Cześć, tu znowu Fip i witam was wreszcie w Daily Vlogu wakacyjnym. Myślałem, że takiego dla was nie zrobię, no bo myślałem, że nigdzie nie pojadę. A dzisiaj moi rodzice jednak chcą pojechać do Jeleniej Góry, do jakiegoś borowego jaja, z bardzo nie wiem co to jest. No więc myślę sobie, jest okazja, dobra, jadę i nagram dla was vloga przy okazji. Więc już bez zbędnego gadania, widzimy się chyba na miejscu. Po jakichś 2,5 godzinie jazdy plus godzinie próbowania odnaleźć się w tej Jeleniej Górze jesteśmy i idziemy sobie, tam rodzice moi przede mną idą. Idziemy sobie właśnie tym szlakiem, o którym tam wam mówiłem. Wiem, że tu jest jakieś 8 punktów takich miejsc właśnie, gdzie to się przechodzi i dotrze się do jakiegoś, nie wiem, pamiętam, na S się nazywa to jakieś to miejsce. Siedęcin, dzięki. No, to się trochę to pójdzie. A potem jeszcze trzeba oczywiście wrócić, nie? Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Nie wiem, czy mnie będzie to słychać, bo stoję przy rzece Bubl, ale nad tą rzeką mnie taki stary, ładny most kolejowy. Się nakłada... Nawet ładny. Następny punkt to jest źródełko. Bo jakaś tabliczka, nic tu na niej nie widać. Znaczy, szkoda, że nie można się z tego źródełka niestety napić. No dobra, wodę mam, więc spoko. Punkt jest jakieś źródło, jak dobrze pamiętam. Czy nie pamiętam, jak to pisało. Tam za mną jest tabliczka, a ja zapomniałem, jak to się pisze. Jak to się nazywa. Sprawdziłem, to jest jazd na rzece Bubl. Nawet nie wiem, co to jest jazd. Co to jest jazd w ogóle? Dziura? Pułap rzeczny, aha. Przerwa wreszcie w łażeniu. Widzimy sobie, w jakim się nazywa gościniec Perła Zachodu. Dobrze przeczytałem? Tak, dobrze przeczytałeś. Dobra. Jemy obiad. Tak, jemy obiad. Ja sobie frytki, ja frytki jem. No. Ja na frytki miałem ochotę. No i co jeszcze? Jest tam wieża jakaś, na którą zaraz pójdziemy i chyba potem będziemy lecieć tam na koniec trasy i co? I potem wracamy, nie? Ja mam pierogi. Ja mam frytki. A ty mam? Ziemniaczane. A ja mam placki ziemniaczane. Pokaż, będzie widać. Ja mam placki. Filip ma frytki. Ja mam pierogi. Ojciec tak ma pierogi. Się kończy, gdy się daje rodzicom telefon. Każe się nagrywać. Właśnie na wieży i się trochę boję, bo dosyć wysoko. Ale dobra, widok stąd ładny, powiem. Więc dobra, zjadłem już, wieżę widziałem, więc teraz do tej miejscowości znowu zapomniałem nazwy. I potem chyba będziemy wracać i jechać do domu. Chyba zahaczymy jeszcze jakieś miejsce. Więc jak coś, to wiadomo, się odezwa. Słuchajcie, jeśli bałem się tej wieży, teraz idę przez most, się jeszcze bardziej boję. Idź! Idę.
Tylko że jak się spojrzę w dół, to się czuję jeszcze gorzej. Widzisz? Idę. Nie widać. Widać. Widać, że się boję, to drugie. Ale wiesz co, jak ja się boję, tak na razie nie jest aż tak źle. Jakieś słupki. O, co to za? Idź. Taka tradycja. Jaka tradycja? No bo zajęcie, że to jest nie wierzyczenie. Dobra, no. Zdjęcie chciałem. Pokazałaś go? Idź! Kogo? Nie! No zrób tym zwrot. Ale ja mam go na kamerze! A tobie zdjęcie? Jestem. Ty, bo mi się oddaliłeś. Dobra, idź. Matko moja jedyna. Ludzie, po tym mordzie się bałem bardziej niż na tej wieży. Co ja takiego stara mam dzisiaj? Nie wiem. A jeszcze kawałek został. Ono się wraca na most, fajnie. Dobra, jeszcze kawałek tam pewnie został, to tak jak mówię zawsze. Zobaczymy się później, jak będzie coś ciekawego. Słuchajcie, okazało się, że niepotrzebnie szedłem przez ten most. Poza mostem nie ma drogi. Musiałem iść przez niego jeszcze raz. I teraz... wracam. Tak, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, poruszyłem teraz telefon mamy, bo mój już niestety padł. Słuchajcie, jesteśmy teraz w tej miejscowości, o której wam mówiłem. I znowu zapomniałem, jaka to jest nazwa. No tam pewnie gdzieś poniósł, czy nieważne. Więc tak, czekamy na autobus, idziemy do Jeleniej Góry i z Jeleniej Góry jedziemy do domu. Więc już po prostu zobaczymy się w domu. Okej, ja już wróciłem do domu wreszcie, jest 21. No to już tam jechało jednak. Więc tak, ostatnio się do was odzywałem było koło 16. Więc powiem wam jeszcze, co było potem. Potem wróciliśmy do Jeleniej Góry autobusem. Tam jeszcze zajrzeliśmy w jedno miejsce. Pojechaliśmy jeszcze do Borkowa zobaczyć jeden zamek. A potem już tam się dwa razy zatrzymaliśmy że i prosto już do domu. Więc już tak bez zbędnego gadania. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście możecie wstać łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i po prostu zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!